Rynek Sienny. Plac u zbiegu brukowanych ulic Młynowa i Rynek Sienny. Układa się klinem w kierunku północno-wschodnim. Wzdłuż ulicy Młynowej niska parterowa zabudowa drewnianych domów. Wzdłuż ulicy Sienny Rynek trzykondygnacyjny budynek handlowy. W szczycie u zbiegu ulic brązowy, drewniany, jednokondygnacyjny budynek na kamiennym cokole. Zbudowany na planie kwadratu o boku około 5 metrów, z prostokątnym przedsionkiem od strony wschodniej. Dach korpusu głównego budynku i przedsionka pokryty dwuspadowymi zadaszeniami. 4 górne poziome krawędzie dachu korpusu zbiegają się w centralnej części. Przy zbiegu połaci dachowych pozioma belka. W jej środku belka pionowa. Od spodu zakończona koliście. Jej górna, ostrosłupowo zakończona część wystaje ponad dachem. Na wszystkich spodnich krawędziach dachu dwie wzdłużne, równoległe drewniane listwy. Perforowane są cyklicznymi, okrągłymi otworami. Dolna krawędź niższej, zewnętrznej listwy zarysowuje ostre zęby pomiędzy wklęsłymi łukami. W wewnętrznej, większej, otwory rozłożone rzadziej pozostawiają cykliczne występy z prostą krawędzią. W przedsionku wejście. Drewniane, jednoskrzydłowe drzwi. Prowadzą do nich dwustopniowe schody. Powierzchnia drzwi zdobiona kwadratowymi, płaskimi profilami. Wszystkie ściany budynku kryte drewnianymi listwami. Do wysokości 1 metra od dołu listwy układają się pionowo, powyżej poziomo. Nad drzwiami pozioma listwa. Nad nią trójkątne pole. Od góry zamknięte dwoma dachowymi połaciami. W centralnej części ścian południowej, zachodniej i północnej dwuskrzydłowe okna. W części zachodniej dwa okna. W południowej i północnej po jednym. Przy oknach dwuskrzydłowe drewniane okiennice. Na terenie dzisiejszego rynku Siennego znajdował się pierwszy cmentarz ewangelicki w Białymstoku. Założony został w XVIII wieku. Szacuje się, że w miejscu tym mogło być pochowanych ponad 4000 osób.